Słuchajcie, to był taki syf, to było tyle plastiku, jakichś styropianów, rozwalonych lodówek, wszystkiego. Myśmy wszystko wysprzątali w 45 minut, ale tak 45 minut totalnego zabezpieczenia terenu, zasypywania dziur, wysprzątania sobie tutaj tej klatki schodowej, tak żeby mieć w razie deszczu gdzie siąść. I robimy takie, troszeczkę to wychodzi jak post-apo, normalnie tak to wygląda. Zbieramy drewno, żeby efektywnie palić. Zrobiliśmy piec z cegieł typu rakietowego. I jest teraz obkładany mchem. Ja się śmieję właśnie, że to jest zawód optyk. Gdzie tam no ma? Bo robili kiedyś nabór na optyka, no i przychodzi baca. No i się pytałem, baca, no ale jak to? To jest na okularach, na jakich okularach? Ją mchem optyką. No to i widzisz. No i to się mchem optyka. Tak, no. I można wkładać od góry do komina, ale jak już się tutaj położy jakiś imbryczek, to się wpycha od spodu. Zobaczmy, jak to tam wygląda. No wygląda jak wygląda, nawet nie widać tam specjalnie, żeby tam się coś działo. A się dzieje, zobaczmy od góry. Ło, nawet szkoda tam kamerki podkładać, bo tam może być ryzykownie. I zobaczcie, jak ładnie nam tutaj powstało, że się pali, zużywa niewiele drewna, a temperatura jest wysoka. No i nie ma żadnego ryzyka zapruszenia ognia. Tomek, nagrywam już. Fajnie. Szukamy sobie teraz szpatułku łyżeczki. Nic się nie może zmarnować, dokładnie. Nie ma w post apo marnowania. Rozsypała się kawa. Deficytowy mocno. No właśnie, bo szynka się zmieszała z kawą, więc będzie smaczek eksperymentalny. Może Makłowicz poleci nas, powie, że od teraz będę robił szynkę tylko z kawą. Tomek kupił cytadowy. Jeszcze! Biegł mnie słusznie. Wciąż to pięknie daje, ale zabawa się pięknie. Jaka tam jest temperatura. I tak ekonomicznie to idzie. Parę patyczków. A tam jest 6 stóp. O, flambirowane masz. Pogoda jest dzisiaj bardzo na nie, ale koledzy poszli, zrobili rekon, okazało się, że jest jeszcze jeden podziemny bunkier z kominkiem i jest czysty, także idziemy tam. Czas na kolejny urbex, jak tylko dokończymy ich cenie. Dla Wojtka z Beskid, jak zrobić piecyk rakietowy? Proszę bardzo, musisz mieć nadmiar cegieł na lokalizacji. Nadmiar ściółki, jak i joruna. Proszę bardzo. Tu się pieką kiełbiksy. Jest mini ruszcik. A tam jest jesień średniowiecza. A się bulgocze? No to możesz zdjąć. I z bushcraftu zrobił się survival. Zbiórka materiałów palnych. To byłby dopiero survival. On jest zwinny jak kot. On jakby spadł, to by się odkupić martwił. Wiesz, tam jest tajne przejście. Boże, tutaj te od stóp Gevera na pewno. Proszę bardzo, tajne przejście. Kanister? O, patrz. Wojskowy kanister. No, do czegoś się może przydać. Do noszenia paliwa. Proszę iść, przynieść ten diesla ze starych zbiorników. Idź ten, idź na pachtę. Znajdź ten opuszczonego ZSU i spuść trochę paliwa. We'll be right back.
Thank you.